Księga Ezdrasza, rozdział 10, część 2. Wtedy powstał Ezdrasz, kapłan, i rzekł do nich: Wy popełniliście wiarołomstwo, że pojęliście obcoplemienne kobiety za żony, pomnażając winę Izraela. Wyznajcie ją więc teraz przed Panem, Bogiem waszych ojców, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych. Kiedy już cały naród zebrał się przed świątynią, Ezdrasz powiedział, co złego się stało. Pewnie już wszyscy o tym wiedzieli, ale jeszcze oznajmił wszystkim, że naród się sprzeniewierzył Bogu, że zawarcie związku z kobietą czy z mężczyzną innej wiary, czczącym innego Boga, jest odstąpieniem od Boga, jest odszczepieństwem i trzeba okazać owoc nawrócenia, trzeba oddalić tą żonę. A całe zgromadzenie odpowiedziało głosem donośnym: Tak jest, jak powiedziałeś, tak postąpimy. Jednakże ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze. Nie jest to także sprawa do załatwienia w jeden lub dwa dni, gdyż jest nas wielu, którzy w tej sprawie zgrzeszyliśmy. Widać, że te nieszczęścia, które spadły na Izraela, to wygnanie czegoś ludzi nauczyło. Kiedy Ezdrasz powiedział, jakie zło popełnili Żydzi i co trzeba w związku z tym zrobić, nikt się nie sprzeciwiał. Ludzie tylko podeszli praktycznie do zagadnienia, chcieli załatwić tę sprawę tak, żeby już nie moknąć i nie marznąć w tym najzimniejszym okresie w ciągu roku. Niechże nasi naczelnicy zastąpią całe zgromadzenie i niech każdy, kto w naszych miastach pojął był kobietę obcoplemienną za żonę, w określonym czasie zjawi się wraz ze starszymi odnośnego miasta i sędziami, abyśmy odwrócili od siebie srogi gniew naszego Boga z powodu tej sprawy. Naród wiedział, że z Bogiem nie ma żartów i że przekroczenie Jego przykazań może znowu spowodować jakąś karę, jakąś klęskę. Ludzie podali sposób, w jaki można załatwić tą całą sprawę w możliwie mało dręczący sposób. Ezdrasz pewnie wyobrażał sobie, że wszyscy będą przez jakiś czas pozostawać przy świątyni i każdy, kto zawarł związek z kobietą z innego plemienia, będzie wyznawał swój grzech, będzie deklarował, że ją odprawi, razem z dziećmi będzie składał ofiary, a cały naród będzie tego świadkiem. Ludzie zaproponowali coś innego. Niech załatwią to naczelnicy rodów. Oni wiedzą, kto zawinił, sporządzi się odpowiedni spis, wyznaczy się kolejność i ci winni będą się zgłaszali i przed starszymi narodu załatwiali całą sprawę. Tylko Jonatan, syn Asachela, i Jazjeasz, syn Tikwy, sprzeciwili się temu, a poparli ich Meszullam i Lewita Szabbetaj. Było kilku ludzi, którzy się sprzeciwiali tej rozsądnej propozycji. Nie jest nawet powiedziane, co proponowali w zamian. Nie mogło to być nic mądrego i widać, że ten wniosek, który złożyli, szybko przepadł. Natomiast uczynili to ci, którzy powrócili z niewoli, i Ezdrasz, kapłan, dobrał sobie naczelników poszczególnych rodów imiennie dla każdego rodu. Zasiedli oni, aby zbadać tę sprawę, pierwszego dnia 10 miesiąca. Wszyscy pozostali zgodzili się, że trzeba załatwić tę sprawę zgodnie z tą propozycją, która została tutaj przedstawiona. To zgromadzenie zwołano na 20 dzień 9 miesiąca, a ta komisja, która miała badać poszczególne sprawy, zebrała się pierwszego dnia 10 miesiąca, czyli 9 albo 10 dni później. I załatwili sprawę wszystkich mężczyzn, którzy pojęli za żony obcoplemienne kobiety w czasie do pierwszego dnia 1 miesiąca. Wszystko zostało załatwione do pierwszego dnia następnego roku, czyli w ciągu 2 miesięcy.
mniej niż 60 dni, bo miesiące roku żydowskiego liczyły albo 29, albo 30 dni. Stwierdzono, że spośród kapłanów pojęli za żony obcoplemienne kobiety następujący: synów Jeszui, syna Josadaka i jego braci Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz. Tutaj chyba są podani ludzie, którzy stawali przed tą komisją w takiej kolejności, w jakiej stawali, czyli zaczęto od kapłanów, od tych, którzy powinni świecić przykładem, którzy powinni pilnować, żeby w narodzie wszystko odbywało się zgodnie z wolą Boga. W rodzie Jeszui takich ludzi, którzy pojęli za żony kobiety z innych plemion, znalazło się czterech. W drugim rozdziale, w 36 wierszu Księgi Ezdrasza jest podane, że z rodu Jeszui przybyło razem z Zerubabelem 973 mężczyzn. To działo się w roku 537, może 538 przed Chrystusem, a Ezdrasz przybył do Judei prawdopodobnie w roku 458 przed Chrystusem, czyli minęło około 80 lat od powrotu. Także liczba tych kapłanów z rodu Jeszui musiała pewnie znacznie wzrosnąć. Także czterech ludzi, to się wydaje, nie jest dużo, ale Ezdrasz uważał, że nawet jeden taki przypadek to jest zbyt dużo i każdy musi być załatwiony, musi być rozliczony. Ci zobowiązali się odprawić swoje żony, a ich ofiarę na odkupienie win stanowił baran. Winni musieli zadeklarować poprawę, musieli odprawić swoje żony, co pewnie było dla nich przykre, no i musieli też złożyć ofiarę na odkupienie winy. A synów Imera, Hanani i Zebadiasz. W 37 wierszu drugiego rozdziału Księgi Ezdrasza jest napisane, że z Zerubabelem wróciło 1052 potomków Imera. W tym rodzie, który na pewno od tego czasu się powiększył, było dwóch winnych. Imię Hananiasz znaczy Bóg zaspokoił mnie. Imię Zebadiasz, oby Jahwe obdarzył. A z synów Immera, Hanani i Zebadiasz. W 37 wierszu drugiego rozdziału Księgi Ezdrasza jest napisane, że z Zerubabelem wróciło 1052 potomków Immera. W tym rodzie, który na pewno od tego czasu się powiększył, było dwóch winnych. Imię Hananiasz znaczy Bóg zaspokoił mnie. Imię Zebadiasz, oby Jahwe obdarzył. A z synów Harima, Maasejasz, Eliasz, Szemajasz, Jehiel i Uzzjasz. Z rodu Harima powróciło z Zerubabelem do Judei 1017 mężczyzn. To jest zapisane w 39 wierszu drugiego rozdziału Księgi Ezdrasza. W tym rodzie było pięciu takich, którzy związali się z pogankami. A z synów Paszchura, Elioenaj, Maasejasz, Izmael, Natanael, Jozabad i Eleasa. Ród Paszchura w momencie powrotu z Zerubabelem liczył 1247 mężczyzn. Na pewno od tego czasu ich przybyło. Znalazło się w tym rodzie sześciu takich, którzy zawarli niedozwolony związek. Jesteś wspaniałością mą, Panie, pragnę kochać Cię, Panie, pragnę.